Ziemi izraelskiej spotkał ślepego człowieka. Położył na niego ręce i uzdrowił go. I odszedł. Powstało wielkie larum. Oto ślepy od urodzenia przejrzał. Ortodoksyjni Żydzi kazali go przyprowadzić do synagogi i pytali, jak to się stało? Kto ci to zrobił? A on mówi: Jezus. A oni mówią: On nie jest z Boga. A ślepiec powiedział: Nie wiem, czy z Boga jest, czy nie jest. Wiem jedno. Byłem ślepy, a widzę. Byłem ślepy, a widzę. Rozumiesz? Wiem jedno, byłem grzesznikiem, a dzisiaj głoszę ci Ewangelię. Byłem mordercą, bandytą i dealerem, a dzisiaj mówię ci o miłości. Wiem jedno, w 2001 roku przyszedł do mnie Bóg. Byłem ślepy i zacząłem widzieć. On tu przyszedł, aby ślepi przejrzeli. Wydaje ci się, że dobrze widzisz. Wydaje ci się. To jest iluzyjne. Jeżeli zechcesz, aby władca światłości, Pan Panów i Król Królów, dotknął twojego życia, wtedy realnie przejrzysz. Zobaczysz, bo On przyszedł, aby ślepi zaczęli widzieć. On po to przyszedł. Nie bądź arogancki. Nie mów: ja doskonale wiem, jak żyć. Ponieważ władca światłości mówi dziś do ciebie: wezwij mojego imienia, a przejrzysz. Przejrzysz. To się nazywa duchowe odrodzenie. Każdy, kto przyjmie Jezusa jako swojego Zbawiciela, kto uzna Jego władanie, przejrzy. Pycha polega na tym, że nie chcemy Boga, ale chcemy być swoimi własnymi panami. Człowiek żyje iluzyjnym życiem. Boryka się na tym świecie, potyka, ale mówi: tak, puknij się w głowę. Nie poznałeś Jezusa i się pukasz w głowę. Właśnie mówi: ja jestem mędrzec. Mam głowę i się w nią puknę. Prawdą jest to, że potrzebujesz zmiany. A władca światłości ma tą zmianę dziś dla ciebie. Życie bez Boga to grzech. I za ten grzech idzie się do piekła. Za to, że nie uratowało się. Nie za wielość przestępstw, ale za ten jeden grzech, że nie chciało się widzieć. Droga do piekła to droga dla ślepców. Jeśli chcesz, to wezwij go. Wezwij imienia Jezus nad twoim życiem. Powiedz: ja chcę cię poznać. Ja chcę, abyś sprawił, aby mój duch ożył. A zaczniesz widzieć. Tu tam na Golgocie umarłeś, Jezus, za mnie.
zbawiłeś mnie. Uma